Polska staje przed trudnym wyzwaniem poradzenia sobie z inflacją, która jest najwyższa od 1998 roku. Może się to udać przy utrzymaniu wzrostu gospodarczego, wiele jednak zależy od sytuacji za naszą wschodnią granicą. Agencja Moody's utrzymała Polsce ocenę ratingową mimo obecnej sytuacji geopolitycznej w naszym regionie Europy. To już trzecia agencja, która podejmuje taką decyzję wobec Polski, podkreśla wiceminister finansów Sebastian Skuza. Z oceny agencji wynika, że Polska poradziła sobie z szokiem wywołanym pandemią koronawirusa bez negatywnych skutków dla gospodarki. Również konflikt zbrojny w Ukrainie nie wpłynął negatywnie na prowadzoną przez rząd politykę gospodarczą. Moody's prognozuje wzrost produktu krajowego brutto w Polsce w latach 2022-2023 na poziomie 3% jeśli chodzi o pierwszy kwartał tego roku i wzrost PKB sytuacja będzie wyglądać jeszcze lepiej, mówi szef resortu finansów Artur Soboń. Gdybyśmy spojrzeli na pierwszy kwartał 7 i 4, e, przepraszam, ostatni kwartał tego roku co, co za nami 2021 7 ,4. Pierwszy kwartał, spodziewam się, że możecie nawet lepiej. Tymczasem jednak w niespotykanym dotąd tempie rośnie inflacja. W kwietniu osiągnęła poziom 12,3%. Takiego wzrostu ceny nie było od 1998 roku. To put inflacja, mówi premier Mateusz Morawiecki. To nie jest nasz wymysł, tylko opocząwszy od Joe Bidena który mówi, że 70% dzisiejszej inflacji to ceny energii wiążące się z wojną na Ukrainie. Jest to oczywiste, że wpływ na wysoką inflację ma właśnie wojna. I wychodzenie z pandemii. Rosnąca inflacja to wzrost kosztów, który dotyka wszystkich, w tym przedsiębiorców, inwestorów, a także rolników, mówi szef Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senator Jerzy Kruścikowski. Mamy potężną inflację, czyli wzrost kosztów nawozów, środków do produkcji, wszystkich rodzajów. I to przenosi na koszty nasze, a również na konsumentów. Prognozy dotyczące inflacji mówią, że osiągnie ona szczyty dopiero w połowie roku. Znaczący wpływ na jej wahania będzie miała wojna na Ukrainie, łańcuchy dostaw i energetyczne manipulacje Kremla. Do tego dochodzi też polityka Chin w walce z pandemią. Pekin stawia na lockdowny i izolację obywateli kosztem gospodarki i wymiany handlowej. Rząd stara się pomóc Polakom i przedstawia propozycję łagodzenia skutków inflacji. Obniżka podatków, którą zaproponowaliśmy, z 17 na 12% ma doprowadzić do tego, że w portfelach Polaków zostanie więcej pieniędzy netto. Kredytobiorcy będą mogli liczyć m.in. na wakacje kredytowe, zwiększenie funduszu wsparcia oraz nowy wskaźnik oprocentowania w miejsce wyboru. Wciąż obowiązuje zamrożenie VAT-u i akcyzy na stacjach benzynowych oraz na sklepowych półkach z produktami spożywczymi. Rolnicy natomiast mogą ubiegać się o dopłaty do nawozów nawet 500 zł do hektara.